Cześć moi drodzy, witam ponownie z tej strony Nidrax i po dłuższej przerwie wracamy do Legend of Zelda Ocarina of Time. Wpadłem tylko na chwilkę do domu Skulltulli w Kakariko City. A teraz wyruszamy już do misji głównej. Po drodze zrobiłem jeszcze kilka rzeczy pobocznych, niestety poza nagraniem. W sumie miałem to nagrane, ale się zepsuło, gdyż miałem problemy z dźwiękiem. Tak więc to niestety life is brutal. Więc już nie przedłużajmy, tylko chodźmy do misji głównej. Tarcza jest tak, okej. Ażeż ty szmatek się. Ale ja jestem Lamus. Dobra. Tak jest tarcza. A. Dobra. Wybaczcie, nieogar. Ale wiecie, jak to jest. Typowy Nidrax. Okej. Tu nic nie mogę zrobić. To idziemy na górę. Tak woli ścisłości to są tektajty. Znane już z pierwszej gry z serii The Legend of Zelda. Chociaż wtedy wyglądały, no, troszeczkę inaczej. W każdym razie, nie marnujmy czasu i zajmijmy się misją główną. Czy ja mam patyki? Zgaduję, że pewnie tylko jeden. Oczywiście. Ale lipa, dobra. Fuck. Nie udało mi się przed nim uciec. A dobrze czułem, żeby iść przy ścianie, ale wiecie, jak to jest ze mną. Typowy Nidrax jest typowy. Weźcie się, spadajcie, kurde. Weźcie się, spadajcie, dobra. Bardzo gramatycznie, ale już zapomnijmy o tym. A właśnie, byłbym zapomniał. Jak pewnie już zauważyliście, gra wygląda nieco inaczej, gdyż zainstalowałem pewną modyfikację fanowską, która podmienia grafiki w grze. Dzięki czemu mamy teksturę w wyższej rozdzielczości, które wyglądają nawet porządnie. Bo wcześniej zarazem inną, ale ona była bądź co bądź dziwna. Dobra. Siema. Starszy brat zamknął się w swoim pokoju, mówiąc: zaczekam tutaj na wysłannika królewskiej rodziny. Ciekawe. Wiecie chyba, co to oznacza. Tom, ta, da, dam. Powiem wam szczerze, że ten moment nagrywam drugi raz, wybaczcie. Jak szybko mówię, to mówię strasznie wyraźnie. Nagrywam go drugi raz, pierwszy raz nagrał się źle, ale i tak nic nie straciliście, bo większość czasu chodziłem w kółko, próbując wykminić, co mam tutaj zrobić, a no, nawet nie pokwapiłem się, żeby pogadać z tym Goronem przy wejściu.
Co u diaska? Kim jesteś? Usłyszawszy pieśń królewskiej rodziny, sądziłem, że to przybył ich wysłannik, lecz to tylko mały dzieciak. Czy Darudnia, wielki wódz Goronów, naprawdę utracił swoją mocną pozycję, że jest tak traktowany przez swego brata przymierza króla? Teraz dopiero się wścieknę, zejdź mi z oczu. Pytasz się, czemu jestem w tak podłym nastroju? Starożytne stwory zajęły jamę Dodonga. Mieliśmy kiepskie zbiory naszych bombowych kwiatów. Czujemy głód i niedostatek z powodu braku kamieni, ale to problem Goronów. Nie potrzebujemy pomocy od obcych. Whatever, man. Fuck you. Nie, no żartuję. Kurde. No. Nie chcę rozmawiać z Sarium, co jest? Nie? Co, ja stałem za daleko? Podejdźmy bliżej. I teraz. No przecież tu. Przecież czemu zagrać pieśń Sarii? No, teraz zadziałało. Dalej! Dalej, dalej, dalej! Gorące! Co za gorące rytmy! Wow! Czy jakoś tak? Hej, jaka ładna melodia! Moja depresja zniknęła od tak! Coś we mnie wstąpiło! Nagle zachciało mi się tańczyć jako szalały! Jestem Darunia! Jestem wielkim wodzem Goronów. Czy jest coś, o co chciałbyś mnie prosić? Dobra, duchomy kamień ognia. Znany jest także jako Rubin Goronów. Spoko. Mam coś dla ciebie. Nie daję ci tego, mam w tym interes. Po prostu to weź. Okej. Tak. I właśnie teraz, moi drodzy, dzięki tej bransolecie będziemy mogli podnosić bomby. A dokładniej bombowe kwiaty. Tylko tak. Dzbany to. Dobra, wezmę tą rupię. Ale właśnie, skoro już możemy podnosić bombowe kwiaty, czy mogę złapać ten? Nie, muszę wziąć jakiś inny. Dobra. To, co zrobię, będzie teraz wymagało dużego skupienia. Czyli pewnie się nie uda, ale spróbujmy dotrzeć z tym patykiem i pozapalać wszystkie pochodnie na zewnątrz. Udało się. Schowajmy patyk. Dobra. Wyciągnijmy go jeszcze raz. I podpalmy te bomby. Wejdźmy do środka. Sklep Goron. Rozmowa. Mm-hmm.
Dobra, straszne, zjadają wszystko, no dobra, Dzięki, ja chcę, o, zobaczyć co masz w sprzedaży. Tunika ochrania przed gorącem. Czerwony napój. Uzdrawiające serce. Bomby. Okej, ty nie masz nic ciekawego. No dobra, to chyba wszystko co musieliśmy tutaj zrobić. O, jest patyk. Jak miło. Właśnie tego potrzebowałem. To piętro jest chyba bezpieczne. Turędy na górę, tędy? Nie. Ale... odblokujemy sobie to przejście. Ono prowadzi do zakazanego lasu. Tamtędy na górę. Tu-tu-ru-tu-tum. I w sumie to póki co jest naprawdę wszystko, co musimy tutaj zrobić. Możemy się teraz bez problemu udać do jaskini Dodonga. I chyba na tym zakończymy odcinek. Oczywiście ja będę nadal nagrywał. Tutaj bierzemy bombę, tam ją zrzucamy. Ten wielki kamulec wybucha. I wszyscy szczęśliwi. Oczywiście nie wiem skąd się ten kwiat tutaj znowu wziął. To nie było w planach. Dobra, nie ma go. Teraz tak. Muszę się dokładnie ustawić. I teraz skok do tyłu. I jeśli dobrze wymierzycie, to spadniecie tutaj. A tutaj czeka na nas fragment serca. I możemy już zeskoczyć na dół, spokojnie. Tutaj mamy... nie to. Menu. Nie. Robaki. Zapiszmy. Przy okazji. Od razu złapiemy. W ten sposób ich nie będziemy tracić. W ten sposób praktycznie mamy nieskończone robaki. I złapaliśmy. W sumie wywabiliśmy na zewnątrz skulturę. Dobra, mamy żeton. Chyba 12. Byłby 17, ale gra mi się skraszowała. I także tego. Także mam ich mniej i już nie chciało mi się tego nadrabiać. W każdym razie, Yama Dodonga.